Ruchu Narodowego. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej pikiecie pod tytułem Żądamy prawdy o Wołyniu. Nasza pikieta ma szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy tematu, który jest często pomijany w naszej historii. Tematu, o który my się będziemy upominać i upominaliśmy się zawsze. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim świadków wydarzeń sprzed około 70 lat na Wołyniu. Jest z nami dzisiaj dwóch panów, którzy zabiorą głos. Witam również bardzo serdecznie pana Zdzisława Koguciuka, który jest jednym z inicjatorów nadania imienia skweru wołyńskiego, który ma miejsce w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie. A cel pikiety jest jasny. Panie wojewoda nie chce, żeby na obelisku, na tablicy przy obelisku znalazł się napis ludobójstwo. Pani wojewoda chce, żeby prawda historyczna nie wyszła na jaw. A my tutaj zebrani wiemy, że to było ludobójstwo i o tym zaświadczą nam panowie, którzy brali udział, widzieli te wydarzenia. Na samym początku rozpoczniemy pieśnią Lecha Makowieckiego o Wołyniu. Przygotowaliśmy oświadczenie dotyczące tablicy, z której zniknęło słowo ludobójstwo. Kolega Wojciech Rowiński, rzecznik Lubelskiego Ruchu Narodowego,
odczyta oświadczenie, które pod koniec pikiety złożymy jako delegacja na ręce wojewody. Stanowisko Ruchu Narodowego w województwie lubelskim w sprawie zacierania prawdy o ludobójstwu na Wołyniu w Kresach Południowo-Wschodnich. 30 stycznia bieżącego roku podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa był opiniowany projekt tekstu i formy obelisku, który ma powstać na skwerze ofiar Wołynia. Środowiska kresowe zaproponowały epitafium następującej treści. Hołdzie Polakom Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947, duchowieństwu, ojcom i matkom, starcom, młodzieży i dzieciom, którym zadano okrucieństwa nie mające sobie podobnych tylko dlatego, że byli Polakami. Obecna na posiedzeniu komitetu przedstawicielka rządu Donalda Tuska, wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc zgłosiła poprawki do treści powyższego napisu. Zażądała usunięcia słowa ludobójstwo i zastąpienia go infantylną konstrukcją słowną mówiącą o czystkach o znamionach ludobójstwa, będącą powieleniem treści kompromitującej państwo polskie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca. Stanowisko wojewody lubelskiego jest zgodne ze strategią polityki zagranicznej ostatnich ekip rządowych, mających na celu w interesie obcych mocarstw angażowanie się w wewnętrzne spory toczące się za naszą wschodnią granicą. Tym samym żądamy od pani wojewody zmiany decyzji i postawienia wniosku środowisk wołyńskich do ponownego rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu komitetu oraz niewywieranie emocjonalnego nacisku na jego członków, jak to miało miejsce w dniu 30 stycznia. Apelujemy, aby nie ulegać szantażowi politycznej poprawności, nie sugerować się obecnymi wypadkami dziejącymi się na Ukrainie oraz geopolitycznymi sympatiami dwóch największych partii zasiadających w obecnej kadencji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przegłosowali kompromitującą polską rację stanu uchwałę. Przedstawiciele tych partii oraz ich sympatycy, określający się mianem niezależnych dziennikarzy, w ostatnich tygodniach występowali na tzw. kijowskim Euromajdanie, stojąc na jednej scenie obok przywódców neobanderowskiej Swobody i Prawego Sektora. To jest formacji politycznych o znamionach nazistowskich. Skandalem jest, iż niektórzy obywatele Polski, w tym parlamentarzysta, były prezes Rady Ministrów, przebywając w Kijowie, wznosił okrzyk: sława Ukrainie, herojom sława. To były ostatnie słowa, jakie ponad 120 tysięcy Polaków zarżniętych na Wołyniu i Podolu usłyszało tuż przed tym, jak w brutalny sposób zostali zamordowani. Ofiarami ludobójstwa byli nie tylko Polacy, ale też obywatele II Rzeczypospolitej Polskiej innych narodowości, w tym Żydzi, Tatarzy, Ormianie, Czesi, a także sami Ukraińcy, którzy odważyli się pomagać swoim sąsiadom. Bestialstwo, metody mordu stosowanych przez ukraińskich szowinistów podczas tych tragicznych zdarzeń nie mają odzwierciedlenia w historii XX wieku. Zauważyć należy, iż obecnie na tzw. zachodniej Ukrainie, stanowiącej w okresie dwudziestolecia międzywojennego wschodnie kresy Polski, Czechosłowacji i Rumunii, panuje kult zbrodniczych formacji szowinistycznych z ukraińskiej powstańczej armii, 14. Dywizji SS Galicjen oraz innych ukraińskich formacji zbrojnych wchodzących w skład machiny wojennej III Rzeszy, czego dowodem są uroczystości, jakie rokrocznie odbywają się na Ukrainie na cześć tych formacji. Zwracamy uwagę, iż w imię partykularnych interesów bieżącej strategii polskiej dyplomacji zamazywanie prawdy, unikanie jednoznacznych stwierdzeń fałszujących obraz rzeczywistości, czego dowodem była wspomniana już uchwała sejmowa, wykorzystywanie infantylnych konstrukcji słownych i myślowych nie będzie służyć prawdziwemu pojednaniu między naszymi narodami. Jedynie może to potęgować stan nieufności, wzajemnej niechęci oraz wzbudzać nastroje pogardy i wyższości wśród
ideowych spadkobierców sprawców tych, na Ukrainie jest, których na Ukrainie jest bardzo dużo. Jeśli prawda zostanie ponownie poświęcona interesom dzisiejszej polityki, będzie tylko wzrastało przeświadczenie o zdradzie i opuszczeniu ze strony własnego państwa wśród ofiar i ich potomków. Niech podczas ponownego głosowania każdemu z członków komitetu przyświecają słowa zapisane przez Jana Ewangelistę: a prawda was wyzwoli. Wierzymy, że pełne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii oraz potępienie jej sprawców stanie się dla narodów polskiego i ukraińskiego milowym krokiem ku budowaniu współpracy i przyjaźni między naszymi narodami. Należy zaznaczyć, iż my Polacy, co wyartykowali stanowisku z dnia 7 lipca 2010 roku radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, tym ludobójstwem nie obciążamy narodu ukraińskiego, a jedynie środowiska szowinistyczne Zonun UPA oraz pozostałych ukraińskich formacji zbrojnych, stworzonych, szkolonych i zbrojonych przez hitlerowskie Niemcy. Jak tragikomiczna musi być sytuacja zawodowych lubelskich antyfaszystów, zatrudnionych w tzw. instytucjach kultury, podległych prezydentowi Lublina. Ich działalność na co dzień opiera się na śledzeniu przejawów antysemityzmu w naszym mieście, a z każdą inicjatywą patriotyczną określają mianem ksenofobii, steczniackiej i faszystowskiej. Ci etatowi antyfaszyści, wywodzący się z kolektywu Tektura i im podobnych organizacji o obliczu lewackim oraz pseudoartyści, skupiający się na prostackiej prowokacji przed niespełna miesiącem przed Centrum Kultury, organizowali pikietę wsparcia dla protestujących na opanowanym przez neobanderowców Euromajdanie. Czy oni nie są w stanie głębokiego dysonansu poznawczego? Stan nakręcany przez media i klasę polityczną psychozy wobec wydarzeń obecnie toczących się za naszą wschodnią granicą całkowicie przysłania sytuację mieszkających w tym kraju Polaków, o których administracja państwowa zapomniała. W tych niepewnych czasach wzrostu nastrojów szowinistycznych na Ukrainie miejscowi Polacy zostali pozostawieni sami sobie, gdyż służbom konsularnym przyświecają jedynie cele geostrategiczne, w tym schlebianie neobanderowcom. Tym samym wzywamy panią wojewodę do zmiany swojej decyzji i wyrażenia zgody na treść na obelisku zaproponowaną przez inicjatorów wywodzących się ze środowisk kresowych. W imieniu Ruchu Narodowego w województwie lubelskim Krzysztof Kobylas i Marian Kowalski. Dziękuję państwu. Bardzo proszę, aby pan Zdzisław Koguciuk zabrał głos, a także przedstawił i zapowiedział świadków historii. Tak, ja króciutko powiem, jak wyglądało to głosowanie w sprawie wykreślenia słowa ludobójstwo. Chodziło o to, że przecież tam, kto reprezentuje ten komitet ochrony pamięci i męczeństwa, to przecież ironia, ochrony pamięci i męczeństwa. Przecież to było męczeństwo, ludobójstwo, jakie świat nie widział, nie słyszał, że coś takiego było. Tu mamy dwóch żywych świadków. Są to skarby, którzy przyszli zaświadczyć, co było praktycznie się stało na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich. Wracam do tego komitetu, którym przewodniczącym jest pani wojewoda. Przecież to są przedstawiciele Sybiraków, środowisk katyńskich, armii krajowych różnych zarządów, broniących, jakby można powiedzieć, pamięci na ojczyzny naszej. I ci ludzie czym się sugerowali, że zgłosowali tak, jak pani wojewoda zasugerowała? No przecież elementarnie tutaj potrzeba powiedzieć, że to sumienie powinno być jednoznaczne, że przecież znają historię, to są kombatanci. 70 lat milczenia. 70 lat milczenia o tej zbrodni. Najpierw
ze względu na polityczną poprawność ze Związkiem Radzieckim. Dzisiaj ze względu na poprawność polityczną z Ukrainą. Jak długo jeszcze ta poprawność polityczna będzie w naszej ojczyźnie funkcjonować? Bo przecież jest to miejsce, sfera ofiar wojny w Lublinie, reprezentatywne. Tam powinni stanąć przedstawiciele Polacy i Ukraińcy, którzy wspólnie się z zadumie staną i powiedzą: dość kłamstwa, naprawdę musimy budować naszą przyjaźń. Naprawdę. A prawda jest taka, że na Wołyniu było ludobójstwo, jakie świat nie widział. Kiedy dzieci wrzucano do studni, przybijano gwoździami do drzewa, uderzano głową o beton, o różne elementy twarde, nożami, siekierami. Wiem, czy tutaj jest, przyjdzie może pani jeszcze taka, i ona była świadkiem też, jak dziecko zawisło na sztachecie. Jest to pani Gajkoś. Jeśli jest, to bym bardzo prosił panią Gajkoś. Było to ludobójstwo. Nie ulega tego wątpliwości. I stajemy dzisiaj przed faktem, że musimy tego słowa bronić w demokratycznej polskiej ojczyźnie. No przecież to jest skandal. Zobaczcie, mało tutaj już jest, powiedziano było, żeby środowiska kresowe przyszli tutaj na to spotkanie. Mało już jest tych ludzi. Chwała im za to. Pracowali na kresach dla ojczyzny. I wielu z nich zginęło dla tej ojczyzny. A dzisiaj ta ojczyzna, oni się odwróciła, nie pamięta o nich. I nie chcę pamiętać o ofiarach, tak potężnych ofiarach zbrodni, ludobójstwa. Chwała tym, którzy już, proszę nie przeszkadzać, chwała tym kresowianom, którzy tutaj są. Proszę przyspojrzeć, ludzie starsi, którzy najczęściej z opowieści już pamiętają, co się właściwie tam stało. Wracam i to jest chwalebne, że młodzież chce budować swoją pamięć ojczyzny na prawdzie. I chwała młodzieży, że się upomniała o to, podjęła ten temat i przyszła dzisiaj. To jest przyszłość narodu, że po prostu tylko na prawdzie możemy budować i nie tylko wewnętrzne stosunki, ale i zewnętrzne z naszymi sąsiadami. Dlatego środowiska kresowe wydają wdzięczność swoją wszystkim formacjom młodzieży, ruchom, którzy tutaj przyszli upomnieć się o prawdę historyczną. Składam największe podziękowanie młodzieży. Widzimy dzisiaj, że na młodzież możemy liczyć. Młodzież powinna w naszej ojczyźnie znaleźć swoje miejsce, a nie tułać się po świecie. Chwała jest młodzieży i dziękuję wszystkie środowiska klasowe, nie tylko Lublina, ale protesty płyną z całej Polski. W naszej obronie płyną protesty do pani Wałdy z całej Polski, powiem mało, nawet z zagranicy. Największe autorytety się upominają o nasze stanowisko ludobójstwa. Profesor Paś z Wrocławia jest jednoznaczne powiedziane. Kategoria ludobójstwa jest kategorią prawno-karną, a nie polityczną. Dlatego nie Sejm ją ustanawia, a już z pewnością nie na drodze uchwały, ale instytucja resortu sprawiedliwości, jaki jest pion śledczy IPN. Pion śledczy IPN określił jednoznacznie. Wszelkie, którzy zbadali ponad 5000 świadków, powiedzieli, nie ma innej kategorii. To jest kategoria ludobójstwa. I takie musi być napisane na naszym skwerze. Składając dokumenty do pani Wody i Wody, napisaliśmy takie zdanie. Ustalono, że ma być to napis w pełni oddający ogrom tragedii Polaków. Miejsce i co z tej tragedii oraz najbardziej wiarygodne ujęcie, kto tego dokonał i dlaczego. Także mamy ten napis i tego napisu będziemy bronić. I musi to być tak, jak powiedziane. Dla potomnych, dla przestrogi, żeby nigdy więcej taka tragedia nie miała miejsca. Teraz proszę pana Stefana. Panie Stefanie, bardzo proszę. To jest żywy świadek, bohater, który pracował na kresach wschodnich
i dzisiaj przyszedł upomnieć się o swoich, którzy zginęli tam bezpowrotnie, leżą najczęściej bez krzyża, bez żadnej pamięci, zakopani, gdzie zginęli. Dzisiaj przyszedł powiedzieć wam, jak praktycznie wyglądało morderstwa z ludobójstwa na Wołyniu. Proszę, panie Stefanie. Witam szanownych państwa, witam polską młodzież, która uczy się historii, bo o tym się w szkołach nie mówi, to co się robiło z Polakami na Kresach Wschodnich. Mordowanie Polaków, zabijanie rozpoczęło się już w 1939 roku. Mój brat był w Strzelcach i był w obronie narodowej. I mieli takie zadanie, bo miał mundur w domu. Mieli takie zadanie, jak wojna by wybuchła, to od razu się zgłosić do Kobla i zgłosił się do Kobla. I poszli pod Włodzimierz, tam się troszkę z Niemcami postrzelali, Niemcy się wycofali. Ich dowódca dowiedział się, że wojska Armii Czerwonej przekroczyły granicę 17 września 1939 roku. Mówi, drodzy żołnierze, zwalniam was z przysięgi wojskowej. Wracajcie najkrótszą drogą do domu, bo dostaniecie się w ręce bolszewików i pójdziecie do obozu jako jeńcy wojenni. Mój brat wracał, przechodził przez most dwóch Ukraińców, na moście stało z bronią. Zatrzymali go. Co ty jesteś? No Polak, wracam z wojny. Zaprowadzili go do lasu i chcieli go zamordować. Zobaczyli, że ma medalik na szyję Matki Boskiej Częstochowskiej. Zerwali mu ten medalik, rzucili na ziemię i zaczęli nogami deptać i mówią po ukraińsku. Matier Boża, tebe już nie budę bronić. Nie uchroni ciebie. Brat jednego łokciem w żołądek i drugiego i zaczął uciekać. Uciekł do lasu, przyszedł wieczorem do domu, udało mu się przeżyć wojnę. Następny członek z mojej rodziny, szwagier, mąż mojej siostry, poszedł do Turzyska w goście do mojego brata, bo brat mieszkał w Turzysku, pracował na poczcie i w niedzielę nie wrócił. Miał wrócić w niedzielę, rodzice mówią, może wróci w poniedziałek, nie wrócił w poniedziałek. Brat mój poszedł na Julianów i rozmawia z młodzieżą i ze znajomymi. Mówi, zaginął mój szwagier. A jeden mówi, jak szwagier był ubrany? Tak i tak był ubrany, tak i tak. Mówi, jego zabili, a ja uciekłem. Brat przyszedł do domu wieczorem po zachodzie słońca. Poszli w to miejsce do lasu i znaleźli zabitego szwagra. Miał strzelone z tyłu w głowę, ręce przestrzelone. Pierwszy strzał to był w plecy. Szwagier się przewrócił, a ten drugi Ukrainiec, który miał strzelać do Polaka, przyszedł i patrzy się, jak Polak ginie. No i udało mu się uciec. I część Polaków ukrywała się. U nas była parafia Przewały. Miejscowość Grabina była oddalona o 7 km. Z soboty na niedzielę Ukraińcy napadli na tą Grabinę, wymordowali Polaków. Część mężczyzn, która zdążyła przez okna wyskoczyć, w bieliźnie znalazła się pod kościołem. Ukraińcy miejscowi podpalili kościół drewniany w Przewabach. Kościół się spalił i Polacy zaczęli wtedy uciekać do Maciejowa, do Kowla. Mój brat z Turzyska uciekł do Kowla i przeżył wojnę, wrócił w 1944 roku. Myśmy natomiast z rodzicami się ukrywali, między innymi u znajomych Ukraińców jakiś czas. Ale ci znajomi Ukraińcy mówią, drodzy przyjaciele, uciekajcie gdzie możecie, bo was zabiją i nas zabiją. Banderowcy zabijali wszystkich dwóch jeńców sowieckich, którzy wracali z niewoli i udało im się uciec. Złapali w Dolsku, zamordowali ich. Dwóch Żydów, którym też się dało uciec. Nawet oni w Dolsku mieli sklep spożywczy. Uciekli, to ich złapali, zaprowadzili do lasu, też zamordowali. Jeden obywatel niemiecki, który się ożenił z Ukrainką, bardzo dobry fachowiec, miał kuźnię, nie chciał wyjeżdżać, jak Hitler zabierał wszystkich Niemców z Ukrainy. Przyszli Ukraińcy, też go zamordowali.
część ludzi bardzo szybko uciekła. Dwoje staruszków miało córkę kalekę i oni tak powiedzieli: nie uciekamy, wola Twoja, Boże, co się stanie, to się stanie. I pewnego dnia kilka wozów ukraińskich, tych żołnierzy, jak oni nazywali żołnierze, to byli banderowcy, pojechało na Julianów, a myśmy się stało rodziną, ojciec, matka, ta siostra wdowa, uciekli do lasu i ojciec do mnie mówi: chodź, będziemy obserwować, co się będzie działo na Julianowie. Niedaleko to było. Za stodołę wyciągnęli dwoje tych staruszków, wyciągnęli tę córkę kalekę i tam ją zamordowali. Nie było słychać strzałów, ale oni lubili mordować. Siekierą głowę odrąbać, bagnetami zakuć, kobietom ciężarnym rozpruwać łona, obcinać sierpem piersi kobietom, rzucać później te ofiary do dołów kloacznych albo zostawiać na pastwę losu. No i potem wszystkim ojciec mówi: innego wyjścia nie ma, uciekamy. Uciekliśmy do Maciejowa. Z Maciejowa kolejarzom zawdzięczamy, że zatrzymywali pociągi, zabierali Polaków i przewozili do Chełma. I w Chełmie dopiero Czerwony Krzyż rozsyłał Polaków, gdzie mógł. Dantejskie sceny się odbywały. Dzieci chwytano za nogi, rozwijano im głowy o betony studnie. W domu o piece kaflowe. Wrzucano żywych ludzi do studni, a później w to miejsce albo granat, albo strzelano z broni maszynowej. Kobiety włosy rwały na głowach, bo ich najbliżsi ginęli. Proszę Państwa, nie możemy się zgodzić, że ktoś powie: to była taka czystka etniczna, to było ludobójstwo, kiedy masowo się zabija. Najpierw Ukraińcy z Niemcami zabijali Żydów, następnie zaczęli mordować Polaków. Tu Pan czytał, że mordowali i Czechów, mordowali w Kubiczowie, niedaleko od Turzyska, mordowali inne narodowości. Dlatego, dlaczego się boją nasi posłowie w Sejmie uchwalić ustawy, że to było ludobójstwo? Dlaczego wysoki urzędnik państwowy, wojewoda, nie podpisał nam tego? Nie bójmy się prawdy. Trzeba prawdę mówić wszędzie, bo kto mówi kłamstwo, kto pisze kłamstwo, to jego książki pójdą na makulaturę, a pomniki kłamców rozsypią się w gruz. Sąsiadami żeśmy powinni... Drodzy Państwo, z sąsiadami powinniśmy żyć w zgodzie, ale musimy mówić prawdę, bo jeśli będziemy kłamać, to będzie źle dla nas. Dziękuję, panie Stefanie, ślicznie. Dziękuję. Ten nasz pan pokazał wyraźnie, proszę Państwa, że nie ma innego pojęcia. Nie ma innego pojęcia, jak było to ludobójstwo. I teraz proszę jeszcze jednego świadka, mamy bardzo cennego pana Ryszarda. Bardzo proszę, panie Rysiu. I dziękuję ślicznie, że pan mnie wysłuchał i przyjechał. Witam Państwa. Nazywam się Bujarski Ryszard. Urodziłem się na Wołyniu i przeżyłem tam piekło i raj. Potwierdzam to, co mówił przedmówca. Ja nie będę mówił o szczegółach swego przeżycia. Ja chciałbym zwrócić uwagę na przyczyny zaistnienia tych faktów. Przyczyn było dwie. Jedno, brak wiadomości o historii Wołynia. Tak przez mieszkańców, jak i przez obecne władze. A drugie, że na Wołyniu panował wówczas analfabetyzm i brak miejsca do pracy. A władcy Wołynia przyjęli metodę, a co ciekawą, rozliczania poprzednich osób będących u władzy za ich grzechy.
I tak to zrobili wspaniali Sowieci w 1939 roku i to zrobili Niemcy, wkraczając w 1941 roku. Dobrze. A teraz kilka faktów, które przeżyłem i zawdzięczam niektórym osobom, że żyję. Pierwszy w 1940 roku uciekłem przed deportacją. Zawdzięczam to komuniście, który nas ostrzegł. W 1943 roku dzięki nacjonaliście uciekaliśmy do Łódzka. Mnie przypadła rola zaprowadzenia krowy. Więc poszedłem piechotą na skróty. Przechodziłem obok zabudowań Ukraińca, a tam bawili się moi rówieśnicy. Jak mnie zobaczyli, krzyknęli: zaryjże mlaszka. Ja zerwałem się do ucieczki. Dzięki temu, że trzymałem się grzbietu krowy, a krowa pięknie biegła, udało się mi uciec. Następnie dwukrotnie byłem duszony w Łódzku przez Ukraińców. A w moim domu rodzinnym w Białostoku zamordowano 50 Polaków tam zamieszkałych. Natomiast na wiosnę 1943 roku oglądałem zwłoki sąsiada rodziny zamordowanych przez sąsiadów Ukraińców, w tym narzeczonego dziewczynki. Fakty te potwierdzał ojciec, który był schowany w dołku obok zabudowań. Dziękuję. Marian, proszę, proszę. Dziękujemy naocznym świadkom wydarzeń na Wołyniu, a teraz głos zabierze członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego Marian Kowalski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na pozór chodzi o jedno słowo – ludobójstwo. To słowo składa się z dwóch – ludo i bójstwo. Skoro jest kwestionowane to słowo, zastanówmy się, czy w całości, czy w jednej z części. Czy ludo, czy bójstwo? Bójstwo było, ofiary są. Tego nikt nie kwestionuje. Wobec tego, jak sądzę, kwestionuje się tą część ludo. Czyli rozumiemy, że tamci pomordowani to rzekomo nie byli ludzie. Skoro to nie byli ludzie, to kto to był? Przecież nie zwierzęta. To byli najlepsi obywatele tamtej Rzeczypospolitej, którzy bronili tamtej ziemi w powstaniach, w czasie nawały bolszewickiej w 20 roku. I to byli także głównie zwykli ludzie mieszkający na wsi. Nie żadni panowie, nie żadni obszarnicy, którymi to hasłami karmiła nas komuna. Zwykli ludzie ze wsi. Dlaczego obecne władze Rzeczypospolitej, politycy niby kłócących się partii, potrafią dokonywać zamachu na podstawową prawdę? Że to byli zamordowani ludzie, Polacy, niewinni cywile. Dlaczego establishment boi się tego? W imię dobrych stosunków z sąsiadami, niezadrażniania relacji międzynarodowych? Skoro tak, to dlaczego państwo polskie jest tak słabe dzisiaj, skoro się wszystkich boi, a najbardziej historii? I to tej historii, której zafałszować my nie pozwolimy. Dlaczego w obliczu tych tragicznych wydarzeń na Ukrainie nasze państwo jest tak słabe, że nie potrafi udzielić realnej pomocy słabemu państwu? Nie mamy pieniędzy, żeby ustabilizować tamtejszą walutę. Nie mamy armii, która w razie czego zabezpieczy nasze granice. Jedyne, co możemy robić, co robią politycy, to jeżdżą podburzać tłumy, które płacą krwią, a politycy bezpiecznie wracają do domu. Moi drodzy, pamięć o historii
jest rzeczą bardzo ważną. Nie ma takiego państwa w Europie i na świecie, które by nie chciało budować swojej legendy, swojej historii. Największe fabryki propagandy i rozrywki, tak jak Hollywood, potrafią fałszować historię, żeby tylko zbudować właściwe, odpowiednie oblicze swojego narodu. W Polsce jest odwrotnie. Kłamie się, oczernia Polaków, albo po prostu milczy. I to bardzo źle. Tak myślę sobie, dlaczego dzisiaj poruszamy ten temat, a tam w Kijowie jest gorąco. Otóż nie przez przypadek. Znaczna część opozycji ukraińskiej nawiązuje do tej niesławnej historii banderowskiej. Wypisują na sztandarach SS, SS Galicjen. Może z młodzieńczej głupoty, ale my też musimy im tę prawdę powiedzieć, bo oni muszą ją znać, skoro oszczędzają jej prawdy tam, na miejscu. Że nie zbudujemy nigdy dobrych relacji polsko-ukraińskich, które są potrzebne na kłamstwie albo na milczeniu. Skoro naród potrzebuje bohaterów, skoro młodzi ludzie walczący na ulicach i teraz ginący przecież dzisiaj potrzebują punktu odniesienia w historii, to dlaczego sięgają aż po tak tragiczne, haniebne i zbrodnicze wydarzenia i postacie jak banderowcy? A przecież my w Lublinie wiemy dobrze, że mogą sięgnąć po całkiem inne wzorce. Tu, w Lublinie, na cmentarzu przy ulicy Lipowej, są groby żołnierzy Atamana Petlury. Ukraińców, którzy u boku polskiej armii w 20 roku bili bolszewików. I razem zajęliśmy Kijów. Na krótko, ale to się udało. Wtedy Ukraińcom zabrakło siły na stworzenie własnego państwa. A przecież to my, Polacy, chcieliśmy dać im wolne państwo. I ginęliśmy za to. W tej wojnie brał udział także mój dziadek, jako 16-letni ochotnik. Chcemy, żeby młodzi Ukraińcy dzisiaj, nie wnikając w niuanse polityki tamtejszej, sięgali po historię prawdziwych bohaterów, żołnierzy Atamana Petlury, którzy, gdy ich sprawa została przegrana, Polskę uznali za swoją drugą ojczyznę i dokonali tutaj żywota. Wiele razy jestem na grobie rodziców na ulicy Lipowej, zawsze zachodzę na tę część, na te groby żołnierzy Atamana Petlury. To jest dobry fundament dla naszego bohaterstwa, braterstwa, bohaterstwa, czynu żołnierskiego. Pamiętajmy o tym, że są pozytywne wzorce. Zwłaszcza my, z Ruchu Narodowego, z ONR-u, z Młodzieży Wszechpolskiej, którzy sięgamy do tradycji Narodowych Sił Zbrojnych Żołnierzy Wyklętych, czyli tych żołnierzy, którzy też byli skazani na kłamstwa i zapomnienie. Jesteśmy winni naszym przyjaciołom na Ukrainie podsunąć pozytywne wzorce, ale jednocześnie twardo powiedzieć, że na gloryfikowanie zbrodniarzy zgody nie będzie, bo zbrodnia jest zbrodnią i winni nie mogą być ukarani, ale muszą być sprawiedliwie osądzeni. Dlatego tu jesteśmy, bo żądamy od państwa polskiego, skoro nie ma armii, ani pieniędzy, a pomoc humanitarna, jak wczoraj w telewizji przyznał pan marszałek Lubelski, trafiła w niewiadome ręce, skoro jesteśmy tak słabi, to przynajmniej my naszą postawą, głosząc prawdę, mówmy jasno, zbrodni nie zapomnimy, zbrodni nie wybaczymy, ale żądamy od naszych przedstawicieli, posłów, ministrów, premiera, wojewody, obrony polskiej racji stanu, prawdy historycznej, bo tutaj partykularny interes jest rzeczą haniebną. Nie możemy pozwolić narodowi, który dziś próbuje odbudować swoją państwowość na zdrowych zasadach, nie możemy pozwolić temu narodowi budować swoje legendy na kłamstwie i zbrodni. To jesteśmy winni i swoim przodkom, i przodkom tych Ukraińców, którzy dzisiaj umierają w Kijowie. Mam nadzieję, że takie spotkanie jak nasze dzisiaj tutaj
powoduje to, że osoby żyjące z naszych podatków, mające obowiązek bronić naszych interesów, także historii, wreszcie przejrzą na oczy, że będą mieli odwagę reprezentować prawdę, bo prawda jest zawsze tylko jedna. Dziękuję wszystkim, że tu jesteście, bo wiecie dobrze, że jeszcze 10-15 lat temu to pamięć o Wołyniu, o rzezi była dostępna dla garstki starszych osób i była przechowywana tylko w rodzinach. A to, że dzisiaj jest między nami większość młodych ludzi, którzy na szczęście nie pamiętają tak tragicznych wydarzeń jak ich dziadkowie, to świadczy o tym, że także polski naród się budzi i żąda pamięci. I jak będzie trzeba, to będziemy mieli takich ministrów, posłów i wojewodów, którzy będą mieli odwagę mówić prawdę i środki, by państwo polskie nie musiało ściskać czapki w garści. Dziękuję państwu. Takim aktem końcowym dobrze by było, abyśmy za tych pomordowanych, którzy leżą do dzisiejszego dnia w bezimiennych grobach, lecz ich kości ponierają się po zaroślach, krzakach, chaszczach, bo nawet trudno jest określić, gdzie ich padli i gdzie leżą. Takim pięknym aktem będzie, jakbyśmy tutaj zrobili akt jakiejś modlitwy i to bym był bardzo wdzięczny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na temat tych procedur może pan wspomnieć. Tak. To jest istotna rzecz. My jako narodowcy, jako ruch narodowy upominamy się przede wszystkim o naród. A dla narodowców naród to nie tylko osoby mieszkające w naszym kraju, ale to także osoby mieszkające poza naszym krajem. A przede wszystkim osoby mieszkające na naszych Kresach Wschodnich. Dlatego my będziemy zawsze walczyli o to, żeby Polakom na wschodzie i Polakom na całym świecie nie działa się krzywda. Tutaj pan prosił mnie, żebym powiedział jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie niewyobrażalne jest to, żeby poprzez głosowanie osądzać, czy na Wołyniu, czy na pomniku ma być słowo ludobójstwo, czy nie. Bo jeżeli będziemy chcieli głosować nad tak podstawowymi rzeczami, możemy dojść do absurdu. Możemy głosować, czy była wojna światowa, czy nie było. Dlatego ta pikieta sprzeciw społeczeństwa, sprzeciw Lublinian, sprzeciw Kresowian i nas jest po to, żeby wojewoda zmieniła zdanie. I mamy nadzieję, że do tego dojdzie. Jeżeli nie, to myślę, że takie pikiety mogą być częstsze. Jeszcze proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Szeregan Stanisław. Ja po prostu analizuję tą przepychankę z tym napisem i bardzo mi się to nie podoba. Dlaczego Urząd Wojewódzki robi opory? Powinien się ograniczyć do zaangażowania dobrego stylisty i ortografa, a całą treść napisu pozostawić inicjatorom. Dziękuję, nie mam więcej nic dodania. I panowie, powinniście o to zadbać, bo to jest bardzo istotna rzecz moim zdaniem. Dlaczego oni robią trudności? Jakie głosowanie? Stylista, ortografa nie zatrudnią. Nic więcej nie wymagamy od nich. Dziękuję. Thank you.
Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję przede wszystkim naocznym świadkom historii. Dziękuję panu Zdzisławowi Koguciukowi. Dziękuję Obozowi Narodowo-Radykalnemu. Dziękuję Młodzieży Wszechpolskiej. Dziękuję Ruchowi Narodowemu. I przede wszystkim Państwu. Ja jeszcze raz składam ogromne podziękowanie młodzieży, że przyszła upomnieć się o prawdę historyczną. To zostało ogłoszone we wszystkich kresach, stronach kresowych będzie ogłoszone na wszystkich możliwych internetowych portalach. Dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać kopię naszego stanowiska, to będzie można po manifestacji do nas podejść. Ja w tej chwili rozwiązuję zgromadzenie. Dziękuję Państwu za przybycie i jako delegacja idziemy do wojewody złożyć nasze stanowiska. Z upoważnienia wojewody lubelskiego przejmuję oczywiście tę petycję. Niezwłocznie przekażę pani wojewodzie i pani wojewoda zgodnie z obowiązującym prawem dostarczy państwa wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.